Witajcie moi drodzy, ja jestem Krynio i zapraszam was na kolejną przygodę z serii Rolnik sam w dolinie. Jak pamiętacie, obiecałem wam, że skoszę to pole. Widzicie, tu stoi case, header odpięty, tutaj o, schowany stoi man. Wszystko udało mi się wsypać i teraz przesypać na pociąg. Jest tego 194 tony z haczykiem. Jadę to właśnie wysypać. Teraz wam w międzyczasie jeszcze pokażę, popatrzcie. W 84% mam zrealizowaną misję. Tu widzę, są fajne misje z nawożenia, więc zajmę się tym wkrótce, ale najpierw ta misja z pszenicą. Zaraz zobaczę, ile tej pszenicy uda mi się zachować dla siebie. Dobra, wjeżdżamy tutaj. Tu powinny być gdzieś zaraz punkt stacji kolejowej. To powinno być tu. Musimy jakieś... O, szlabany się podniosły. Wjeżdżamy na punkt stacji kolejowej, moi drodzy. I będziemy... Dobra, myślę, że powinno być ok. Teraz muszę sobie zmienić wagon. Wysypujemy. I zobaczymy zaraz, ile procent będzie z pierwszego wagonu. Tam jest 120 ton wchodzi na wagon, więc no myślę, że pierwszy na pewno wysypie cały. I zobaczymy zaraz, ile jeszcze procent misji zostało do zrealizowania i ile procent przywiozłem zbiorów. Dobra. 64%. Czyli szału nie ma, 97% misji. Liczyłem na to, że coś więcej dla mnie zostanie, ale dobra. Spróbujemy. Co będzie z tym ostatnim wagonem? Dobra, kontrakt został zrealizowany, jeszcze coś zrobimy i 53 tony pszenicy są, prawie 4 są moje. Dobra, jedziemy. Trzeba to wsypać do mojego silosu. 54 tony, moi drodzy. Tyle udało mi się zarobić pszenicy dodatkowo dla siebie. Więc jadę to, wysypię na farmę. Dobra, tempomacik. Zobaczymy, gdzie to dojadę i jak szybko dojadę. Pociągu nie używam, ale teraz jak widzicie, 54 tony dla mnie tylko samej pszenicy zostało. Także wynik jest naprawdę ciekawy, bo nie dość, że zarobię na misji, to jeszcze już zarobiłem prawie 2000 i jeszcze zarobię za tą 54 tony mam tutaj pszenicy, także sprzedając to, pszenica jest, moi drodzy, po 700 parę na wzroście. Punkt stacji kolejowej nawet na spadku jest, ale z samego tego to jest taka kasa, że bajka. No to mógłbym to sprzedać i zarobiłbym fajne pieniądze, ale na razie się wstrzymuję, bo liczę na dobrą cenę, ponieważ pszenica była nawet po 1010. Także tutaj jest nadzieja na dobrą cenę.
Czyli mogę mieć z tego około 54 tysięcy za samą pszenicę. Dodatkowo. A za misję dostanę chyba z 10 czy 12 tysięcy, więc jestem do przodu mega. Więc, a mi zależy na pszenicy, bo pszenica może mi się przydać. Oczywiście jeszcze, jeżeli będzie deficyt z kasą, to ją sprzedam, ale na razie nie przypuszczam, żeby aż tak drastycznie było. Więc ja sobie tutaj wjadę na stację i spróbuję to wsypać do silosu przy farmie. Jeszcze pierwszy wagon. Drugi wagon. Dobra. No i wsypuje się do mojego silosu. I teraz zobaczmy. To jest to, co ja mam. 54 tony prawie pszenicy dla siebie, moi drodzy. Także wynik bardzo ciekawy. Tempomat. Odjedź sobie troszkę, żebyś nikomu nie zawadzał. O, tu się dwa ciołki zderzyły. Dobra, teraz sobie wyłączę zmianę na pociąg. Tu już mamy, moi drodzy, pierwszą fazę wzrostu. Teraz odbiorę sobie misję. Tak, odbierz misję. No i dobra, misję mam odebraną. Teraz tak, tu była gdzieś fajna misja za 18 tysięcy, nawożenie na polu numer 15. Przyjmuję kontrakt, bo mam tutaj właśnie sprzęcior mój stoi, tylko jak daleko mam do pola numer 15? No niezbyt daleko. Kawałek za farmą. Jadę, bo chcę zarobić fajną kasiorę. Już mam 44 tysiące. A jeszcze mogę przytulić fajną kasę. Już wymieniłem, bo oczywiście nawiozłem, tylko odchwaściłem. Wypryskałem wszystkie pola moje, całe dwa. Opryskałem na chwasty. Także to mi się udało. Teraz jadę na pole 15 zarobić kolejną kasę. Na moich polach już się pojawiła pierwsza faza wzrostu, więc 12 sobie zaraz nawiozę, a jadę na 15 zarobić. Jak widzicie, jest pełny opryskiwacz nawozu, bo to uzupełniłem poza odcinkiem, jak również tamtą misję zakończyłem. Pokazałem wam, jak obiecywałem, ile jest ze zbioru i ile na tym zarobiłem, więc po prostu opłaca się też wykonywać misję z koszenia, nie tylko z nawożenia. Jeżeli potrzebujemy zbiorów, naprawdę 50, tylko licząc, niech na 1000 wyjdzie, to jest 54 tysiące plus dychę. Mniej więcej dychę zarobiłem. To jest jakieś 64 tysiące zarobiłem na tamtej misji. Także dla mnie to jest mega fajna kasa, którą zarobiłem u sąsiada. Ale ja sobie poczekam, może Anusz Widelec, jeżeli nie sprzedam tej pszenicy, to może kupię sobie jakiś kurnik. Może. I może wykorzystam to do karmienia kur. Zobaczymy. Dobra, to mam z głowy. Teraz tutaj jest właśnie, tutaj mam 2 tony nawozu, więc wykorzystam ten nawóz. Miałem tu pryskać, ale ponieważ tamten sprzęt pojechał na inną misję, więc ja sobie użyję rozsiewacza z nawozem i nawiozę drugi raz to pole i będę miał nawiezione pole rzepakiem. Pole rzepaku będę miał nawiezione. Także mam nadzieję, że w miarę szybko uda mi się to ogarnąć, wysłać ten sprzęt na pole numer 28. Tam jest dość spore to pole, więc tam sobie
zatrudnię pracownika, żeby to ogarnął, a ja zobaczę, czy jest jeszcze jakaś misja z koszenia za ciekawe pieniądze. Może bym znowu skorzystał na jakimś większym polu i troszkę zboża, głównie kukurydza by mnie teraz interesowała. Że to by był też ciekawy wynik, jakby kukurydza się pojawiła. Bo myślę, że też sporo by zostało tej kukurydzy. No ale dobra. To za chwilę. Na razie zajmiemy się nawiezieniem pola numer 12. I żeby rzepak ładny plon dał, to trzeba go teraz tylko nawieźć. I udać się na pole numer 28. No karszera jeszcze nie kupiłem, ale myślę, że wszystko jest przede mną. Dobra. Myślę, że wszystko przede mną. Teraz trzeba to jakoś ogarnąć w tej formie, co jest teraz. Ups. Trochę wycofamy i w tą stronę. Dobra, pierdykniemy sobie poprzeczniak. I zaraz będzie w pełni nawiezione pole rzepaku. Nie dość, że powiększone, to jeszcze nawiezione. Że mam nadzieję na bardzo ciekawy plon. A czy tak będzie, to się okaże, moi drodzy. Dobra. Słońce świeci, jest dość wysoko. Myślę, że tutaj będzie ok. Pojadę sobie w tym miejscu właśnie. Mam nadzieję, że ładnie to wszystko zostanie nawiezione. No i dobra. Tak, myślę, że tutaj powinno być ok. O, może takie troszkę duże nakłady, ale nie chcę poprawiać, więc jadę za jednym zamachem. Gdybym nawiezione, miałem troszkę odczekać jeszcze, ale powiem wam, że trafiły się te fajne misje z nawożenia, więc jakby chcę na tym skorzystać i zarobić. Dobra. Myślę, że będzie ok. Patrzymy na sam koniec, jak to wszystko wychodzi. Czy się uda, żeby było bez omijaków. Czy omijaki będą? No dobra. Teraz ostatni raz, więc mniej więcej środkiem. Miałem jechać środkiem. Dobra. Widzę, że prościej będzie zawrócić jeszcze raz. No dobra, myślę, że tak powinno być ok. Dobra. I sypiemy. Mam nadzieję, że nie trzeba poprawiać, że wszystko wyszło jak ma być. 3 tony nawozu kupiłem, jak widzicie, no troszkę jeszcze tego nawozu mam. Więc na razie nie będę wykorzystywał opryskiwacza. Teraz zobaczmy, jak to wygląda. Nie to. Dobra, tu jest w pełni nawiezione. Co tu jest? Na chwasty tu jakiś pasek został. Nie wiem, o co tu chodzi, ale dobra, trudno. Teraz pole 28. Trzeba by było tam pojechać. Sobie przykryję. Dobra, przykryję sobie rozsiewacz. To mamy nawiezione. Teraz pole 28 będzie gdzieś. Dobra, tutaj na dół.
kasa zarobiona. Jeszcze teraz mam nadzieję trochę zarobię. Czy dałoby się kupić pole? No tutaj jest to pole z boku, to jest pole numer 19. Tak, to jest 19. Ups, ale żem. Dobra, zagapiłem się. Zagapiłem się. Dobra. Teraz myślę, że sobie tutaj gdzieś mniej więcej o tak zacznę nawożenie. Tu jest soja, sąsiad ją zasiał, ja tylko odchwaściłem, nawiozę teraz, więc powinno być ok. No i dobra, i ja sobie tutaj zatrudnię pracownika, niech on zasuwa, a ja się przeniosę tu. Dobra, tak. Odpalamy i ja sobie tutaj trochę po nawoże u sąsiada za te grube pieniądze, które obiecał. Także to pole numer 15 trochę sobie ponawozimy. Znaczy sobie ten pomad. Dobra, pracownika. Niech pracownik jedzie, ja muszę tutaj coś popatrzeć. Zbiór plonów, tu jest bawełna, co kukurydzy już nie ma. Nawożenie. Zbiór plonów, słonecznik z pola 27. Tu jest kukurydza, na punkt stacji kolejowej z pola numer 8. Punkt na stacji kolejowej z pola 27. Pole numer 8. A tu jest pole 27. Wszystko ma trafić tu. Stąd trzeba było wozić na farmę, a stąd na zachodni silos kolejowy. Kukurydza i słonecznik. No ale jeszcze jest trochę misji z nawożenia w fajnej kasie. Dobra, zrobimy sobie trochę misji z nawożenia. O. Dobra, tu będę musiał tak czy tak poprawić. Niech on na razie zasuwa. A ja muszę sobie przemyśleć jedną rzecz. Dobra, obaj pracownicy zasuwają, a ja teraz potrzebuję, moi drodzy, tak, ponieważ mam trochę kasy, to ja sobie potrzebuję w międzyczasie wybudować warsztat. Czy to będzie dobrze wyglądało? Nie jest źle. Przy balkonie, nie chodzi w kolizję z balkonem. Dobra. Mam warsztat. No i super. Warsztat został postawiony. Teraz by pasowało. Przy warsztacie
postawić, moi drodzy, to. Kurde. Może ja bym sobie to obrócił. Tą myjkę. O właśnie. Nie no, fajnie wygląda i nawet się fajnie spasowała. Tu jest przejście, ale jest i możliwość skorzystania z myjki. Dobra. Jest warsztat, jest myjka. To chciałem kupić, to kupiłem. Teraz by pasowało pomyśleć coś nad polami. Dobra, tu i tak będzie do poprawienia. To jest detal. Kasa, najpierw kasiora. Ile ja mogę mieć kasy pożyczonej? 227 tysięcy. Jak to wygląda z polami? Tu 267 potrzebuję, ale... Tu jest owiec. A tu jest jęczmień. Jedna z tych pól by mi się przydało. Tu jest 276, 267, 279. To jest 400, to dużo. Pole numer 8, 500. Pole numer 32, prawie milion. Dobra. Czyli ewentualnie to pole, albo pole numer 20 to jest duży land, 22, 5 to jest duży land, 3. O, czyli tutaj jakieś 260 parę tysięcy, ja mam 200 parę. Dobra. Wezmę się za tą robotę. Zwolnię sobie tutaj pracownika, już mniej więcej mam połapane. Muszę to wyrównać. Dlaczego pracownik nie dosypał? No i muszę nazbierać jakieś 270 tysięcy, żeby sobie kupić pole. Wolałbym 14 z owsem, bo ona jeszcze chyba nie dojrzało. I miałbym idealnie to wtedy zrobione. No dobra, zobaczymy. Na razie się pobawię w nawożenie trochę. Gdzie tu jest skończone? Tutaj, no to dobra, już pociśniemy tu do końca. O, tak. To było do końca poprzecznik zrobiony. I może jeszcze na koniec jakaś misja skoszenia, może tą kukurydzę poza odcinkiem machną. Nie chciałbym za dużo poza odcinkiem, bo na tych misjach to ja mogę siedzieć i zarobić sporo kasy, ale chciałbym, żebyście też widzieli, skąd ta kasa się bierze. Nie jest ona wyssana z palca. Tylko jest to wszystko zarobione. To samo widzicie. Nagle pojawiła się 54 tony pszenicy u mnie. Pierwszy sezon żniwny, a ja już mam tyle pszenicy, a ani grama nie zasiałem. Także no to jest też dość irytujące czasami, jeżeli się nie wie, skąd to się wzięło, tak? No bo można robić kasę, a ja po prostu to zboże od sąsiada pozyskałem. Także no,
Naprawdę, opłaca się skosić, zgromadzić gdzieś w swoim magazynie, a potem dopiero na sam koniec wywieźć zbiory. No bo jest na tym spora kasa. Nie wiem, myślę nad tą kukurydzą i tym słonecznikiem, to są dwie misje. Tylko pasowałoby mi je zrobić poza, żeby, że tak powiem, już później wkroczyć w swój sezon. Ale zobaczymy. Na razie muszę nawieźć to pole i mieć swoje pola nawiezione. Sporo jest właśnie misji. Tam gdzieś słonecznik, ani w słonecznik, ani w kukurydzę nie mogę wjechać swoim kombajnem, bo nie mam headera. No ale nawet gdybym chciał wjechać swoim, to i tak nic nie daje, bo chciałbym najpierw zarobić na misjach z nawożenia. Bo są dość ciekawe. A jak przyspieszę czas, to mi uciekną misje i to jest takie... kurde zagadkowe. Bo już mówię, szkoda, że nie można robić kilka misji na raz, bo wszystkie moje maszyny by pracowały. Ale dobra. Kredyt na maksa wziąłem. Czy aż uda mi się zarobić na pole? Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, zobaczmy jak to wygląda. Pole numer 28. Pole numer 28. Tu jest jakiś taki pasek dziwny. Nie wiem o co tu chodzi, ale dobra, odpuszczę to sobie. Jak tu się pojawia jakiś taki dziwny pasek z chwastami. Choć moim zdaniem zostało to wszystko nawiezione i odchwaszczone. No ale dobra, to mam na razie z głowy. Udajemy się na farmę. Moje pola są w pełni nawiezione, także mam tylko szykować się do żniw. Ale jeszcze chciałbym skorzystać na współpracy z innymi rolnikami. Nie mam już dużo nawozu. O, znak przetrącił. Pojadę sobie, odstawię ten sprzęt. Będę mógł go wreszcie umyć. To jest taki ubabrany, popatrzcie jak to wygląda. Umyć, naprawić. Myślę, że to jest podstawa systemu. Nazwisko myjka postawiłem. No i lipa. Dobra, muszę tą myjkę sprzedać, bo jest w złym miejscu. Nie spodziewałem się takiej szopki, ale no cóż. Tak wyszło, więc zostanie myjka sprzedana. I będzie musiała być postawiona w innym miejscu. Na przykład tutaj. O, nie spodziewałem się, że taką kolizję mi zrobi. Dobra. Kurde. Co tu się spierdzieliło? Dobra, jeszcze raz.
to odwrócić. No dobra. Teraz samą myjkę obrócić. Myślę, że w ten sposób będzie ok. Dobra, mam nadzieję, że teraz nie będzie już żadnych kolizji. Tu jest malutka przerwa. Jak to wygląda teraz? No i teraz jest to lepiej, dobra. Dobra, teraz tak, napraw. Tak. Mamy naprawiony już ciągnik. Podjedziemy trochę bliżej. Próbujemy naprawić rozsiewacz. Dalej łapie ciągnik. No i teraz jest dobrze. Napraw, tak. Teraz możemy sobie cofnąć. I pasowałoby umyć ten sprzęt. Bo skoro już jest garaż i jest myjka, czyli naprawione zostało. Teraz trzeba umyć ładnie. Zaczniemy od ciągnika. Na razie wysłużył swoje, wypracował. Ładnie wypucować, no bo jak to tak? Tyle czasu. Sprzęty pracowały, nie były myte, no to teraz jak już jest sprzęt do naprawy i do mycia, no to trzeba to pomyć, żeby to ładnie wyglądało, jak sąsiady będą przejeżdżać i zajrzą, żeby mieć czyściutki sprzęt, który będzie teraz czekał na swoją kolej na następny sezon. Dobra, myślę, że będzie ok. Dobra. Odpalamy i odstawiamy. Będę sobie od tej strony, bo będzie lepiej przyparkować. O, dokładnie o to mi mniej więcej chodziło. Dobra. To mamy z głowy na razie. Teraz jak tu wygląda? Dobra, zwolnimy sobie pracusia. Odpalamy i dokończymy misję. No i muszę zobaczyć, czy będzie coś. Pomyśleć nad tą kukurydzą. Bo kukurydza by mi się przydała. Zawsze to jest misja do przodu. Moc słonecznik też by się przydał. Nie ukrywam. 10 na godzinę jedzie. Co to za tragedia? Już jest zepsuty totalnie. Trzeba go wreszcie naprawić znowu. Dobra, teraz do warsztatu chyba mi się nie uda zjechać. Więc dobra, tutaj tempomat, szybkie naprawy w garażu. Co tu jest bolączką? Napraw. Napraw.
O, fędzior też zepsuty. Dobra, wszystko zostało naprawione na polu, bo nie ma czasu. Ten sprzęt ostro musi pracować. Więc zrobimy to pole. Pomyślę nad kolejnym. A kolejne to będzie, mówię, myślę o tej kukurydzy, bo to dość ciekawa opcja. Tą kukurydzą. No, w tym momencie mógł sobie troszkę ziaren kukurydzy jeszcze zdobyć. Choć jeszcze sam nie mam, tak samo jak pszenicy, a... Kurde, ten słonecznik też niezłą kasę. Pole 27, włazić na... Centralny elewator zbożowy. Jest coś takiego na skupie? Jest centralny. Więc to mnie nie interesuje centralny, tylko wschodni silos kolejowy musiałbym wozić. A z pola 27 nie ma daleko, w sumie prosta linia. Tam powoził. I stamtąd wywiózł znowu na punkt stacji kolejowej. Dobra, kontrakt został zrealizowany. Złóż. Teraz tak, misję 18 tysięcy z haczykiem odbieramy. Opryskiwanie, kultywatorowanie, opryskiwanie, nawożenie, zbiór plonów, bawełna, nawożenie, nawożenie, a tu za tą kasę to jest opryskiwanie, czyli na chwasty, dokładnie. Nawożenie pole numer 6. Słonecznik z pola 27. Wywieźć to na punkt stacji kolejowej. To tu jest znowu case. Ideal, kukurydza. A jaka jest różnica w cenie słonecznika, kukurydza? Słonecznik po 1800. No dobra, to wezmę sobie w pierwszej kolejności. Będzie znowu case, ale tym razem w słoneczniku. Dobra. Tutaj mam fędziora, muszę go odstawić. Najlepiej tu gdzieś na bok, co tu jest z boku. Na polu numer 15. Tutaj co my tu mamy za zabudowania? Aha, tu nie wjadę. Ale tu jest jakaś droga. Dobra. Tu jest droga, ale nie potrzebuję na razie z tej drogi jakoś specjalnie korzystać. Pojedziemy mostem. A z drugiej strony farmy sobie przyjadę. Dobra. I bierzemy się, moi drodzy, za słonecznik. Także będziemy mieli żniwa słonecznika w tym odcinku. Moje pola są już nawiezione, więc wzrost w razie czego będzie można przyspieszyć. Ale chciałbym na razie, żeby te żniwa, które są, dało mi się ogarnąć. Czyli w tej chwili słonecznik i może kukurydzę. Tak, myślę, że tak zrobię. Może teraz sobie ogarnę słonecznik. Przynajmniej częściowo. A w następnym odcinku wezmę kukurydzę i wtedy przyspieszę czas, żeby moje wszystkie te rośliny
wzrosły, urosły. O, dokładnie, tutaj sobie zostawię ten sprzęt. O, żeż jacie, amerykańska cięciarówka. Dobrze, nie tego szukam. Szukam tego sprzętu. I muszę się udać na pole numer. Teraz muszę sprawdzić, bo nie pamiętam. Dobra, tego tej przyczepy nie potrzebuję na header. Gdzie ja mam się udać? Pole numer 27. Będziemy tam słonecznik kosić. Bo rzecz, ja jestem na sklepie. Jestem na sklepie, wyjadę tutaj ze sklepu. Ale żem trafił. To najlepiej dojechać, tak jak wtedy jechałem, czyli tutaj. Tylko muszę pamiętać, że jest ten kamień. No co jest do cholerci? Kółko będę coś trafiał. Miałem wyjechać tutaj ładnie. O właśnie. Tutaj tą przecinką. Przy tym polu to jest ten kamień wciśnięty, więc muszę na niego teraz pamiętać, że on tu jest i zrobić go boczkiem, boczkiem. O właśnie. Już na wprost przede mną pole do koszenia. Jak ono wygląda? Dobra, czyli muszę zacząć od tej strony. Rozłóż kombajn. Nieładnie kombajn się rozkłada i zaczynamy, moi drodzy, żniwowanie u sąsiada w słoneczniku. Co by nie było, teraz sobie potniemy trochę słonecznik. Fajnie to wygląda. Zdjęcie sobie zrobię i lecimy na pełno i zobaczymy, jak słonecznik będzie tutaj sypał. No, szału nie robi na razie, ale też się nie spodziewałem, że będzie jakoś super szałowo. Dobra. To ja sobie tutaj na razie pracownika zatrudnię, niech on to jedzie, a ja w międzyczasie właśnie zajmę się tą ciężarówką. A co my tu mamy w środku? Tak słabo. Takie jakby Iveco. Biedniejsze nawet. No ale dobra, ciężarówka to ciężarówka. Podpinamy przyczepę, raczej naczepę. Pytanie, czy mi się uda tak ogarnąć jak z kombajnem, że przejadę między tymi polami. Dobra, otwórz plandekę. Dwie komory, dobra. Jedziemy. Zobaczymy, jak to się uda tutaj ogarnąć. Faktycznie przejadę. No i ile tego słonecznika będzie? No ile mi zostawi sąsiad? No. Pszenicy byłem zadowolony, ale pszenica dużo lepiej sypie. Było bardzo duże pole. No tutaj jest większe pole, ale... Znaczy większe. Nie jest większe oczywiście od pola 32, które kosiłem, ale jest dość spore. Na tyle, że powinno coś tego słonecznika zostać, ale ile go zostanie, ciężko mi powiedzieć.
Także mam nadzieję, że coś tam zostanie. Jak zawsze, no, muszę to gdzieś zgromadzić. Zobaczymy de facto, czy... Nie pamiętam, ile te przyczepy mają, ale chyba 60 ton. Więc może być, że wszystko zmieszczę na te przyczepy, a może być, że nie. Dobra, ja sobie to wyłączę. Tutaj się zwolnił sobie pracownika, już się biorę za robotę, bo mi chodziło tylko o... nie, tu zrobię poprzeczniak. Dobra, pracownik chciał to ogarnąć. Ale ja to wjadę dookoła, całe pole wytnę. Najpierw, bo widzicie, jeden przejazd jest 2 tony z haczykiem. Więc tutaj tej przyczepy, naczepy to mi spokojnie starczy. Myślę, że nie będę musiał jakoś jeździć tak jak z pszenicą. Wydaje mi się, że na tym polu sobie spokojnie. Jeszcze widzę, chwasty są, także spokojnie mi ta naczepa wystarczy. No tylko, że troszkę to czasowo zajmie koszenie tego. No bo jednak jest co kosić, no 10 na godzinę, spory kawałek pola tutaj jest do zrobienia. Ja sobie tutaj zaraz ogarnę temat i się po prostu najzwyczajniej w świecie przetnę. Myślę, że jakoś tutaj. Właśnie tak jak było, o, gdzieś tak powiedzmy mniej więcej. Dobra, spróbuję tak utrzymać kombajn. Po tych ścieżkach nie jechał, żeby przeciąć się na drugą stronę. I wtedy objadę sobie pole drugiej strony dookoła. Także myślę, że tego słoneczniku no troszkę będzie, ale nie spodziewam się szału, prawdę mówiąc. No bo jednak pole mniejsze, chociaż tam było 190 ton, no to tutaj co, stówka? Zaraz to sprawdzę, poczekajcie. W jeden sposób jest to szybki do sprawdzenia. 59. Czyli przewidywane jest jakieś 70 ton. Szacowany plon tego pola. A przyczepa ma chyba 60, naczepa ma chyba 60 par. A resztę najwyżej w zberniku, więc zapis. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No chciałbym to pokosić jak najwięcej, żeby resztę zrobić na poza odcinkiem. Jak również chciałbym poza odcinkiem, moi drodzy, jeżeli mi się uda, zrobić tą misję z kukurydzą, żeby po prostu jak te dwie misje ogarnąć, mieć te dodatkowe 2 zboża. No i później już przyspieszyć czas, żeby te moje zboża urosły i zrobić misję u siebie. Ale jeszcze tutaj spłacę ten kredyt, bo jak mi przeskoczy tam później w którymś momencie doba, to ja zapłacę odsetki za coś, co... Dobra. Trochę kasy oddałem z kredytu, także nie jest źle. To więc 3000 z kawałkiem, ale myślę, że sobie to szybko odrobię. Na razie nie mam potrzeb, jeżeli chodzi o zakup maszyn. No tylko muszę tu ogarnąć, jak najszybciej zrobić swój pierwszy sezon. To wtedy będę mógł coś pomyśleć, ale że tutaj mogę zarobić u sąsiadów, fajnie. No to korzystam z tego, no bo to jest jakby nie było, no kasa na rozwój mojego gospodarstwa, więc wykorzystuję tutaj ich potrzeby i braki pracownicze. Także tu staram się im ogarnąć, ja u siebie już mam na tyle ogarnięte, że mogę sobie pozwolić na pracę dalej u sąsiadów, bo oni są jeszcze daleko w lesie, a ja już mam swoje przygotowane do żniw. Także mam nadzieję, że
jakoś w miarę to pójdzie i z sąsiadami się dogadam. Jak widzieliście, z jednym się fajnie dogadałem, że sporo pszenicy zostawił. No to może i z tymi dwoma się dogadam, że trochę, nie dość, że zarobię, to jeszcze liczę, że trochę ziarka zostawią. To będzie można sobie ewentualnie później dorobić, jakby przyszła ciekawa cena na zboże. A już widziałem 1800. Dobrze widziałem ten słonecznik? Czy mi się tylko zdawało? 1890 i rośnie. Wow. No, powiem wam, że cena naprawdę bardzo ciekawa, więc jak skoszę ten słonecznik, to to co zostanie chyba od razu sprzedam, bo cena naprawdę ładna. Ja tu miałem zapisaną cenę 1481, a tu widzę, że cena idzie w górę i to dość fajnie. Dobra, moi drodzy, tak to będzie mniej więcej wyglądało. Tu trochę swoje pola pouprawiałem, jak widzicie, w sensie, że ponawoziłem i 12 i 28 są to pola nawiezione. Teraz u sąsiada jestem znowu na usłudze. Także ja sobie potrenuję trochę u sąsiada. Tutaj zboże rośnie, bardzo fajnie mi się podobają, ceny zbóż rosną. A pszenica tutaj nie szaleje, ale słonecznik fajnie rośnie, więc na pewno to mi się przyda. Bo myślę, że plonu trochę zostanie, więc może to sprzedam. Także moi kochani, tak to na tą chwilę wygląda. Ja myślę, że skończymy sobie w ten sposób odcinek. O właśnie, tak, ja sobie to zgaszę. O, tak pięknie sprzęcior jest przygotowany do prac. Jak widzicie, o, super maszyna. Dobra, z przystawką Capello. Moi drodzy, tak to sobie zakończymy. Ja sobie skoszę to po odcinku. Może jeszcze kukurydzę zrobię, ale w następnym odcinku wtedy wam pokażę, ile mi zostało ewentualnie. Na dzisiaj się będę z wami żegnał. Moi kochani, jeżeli odcinek wam się podobał, pamiętajcie, łapka w górę, subik, nie zapomnijcie o dzwoneczku. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj i co? I zapraszam na kolejne spotkanie z serią Rolnik sam w dolinie. Trzymajcie się, cześć! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.